Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj witam się z Wami we vlogu wielkanocnym numer 2. Byłam w paczkomacie odebrać i nadać paczkę. Zajechałam również do Pepco, bo miałam po drodze i zupełnie nie po drodze zajechałam do Rossmana, bo cały czas byłam w poszukiwaniu kolekcji Vibo. I na szczęście wszystko, co chciałam, to kupiłam. Jak wrócę do domu, to Wam pokażę. Dzisiaj chciałabym malować jajeczka, robić pisanki. Pokażę Wam krok po kroku, jak to u mnie wygląda. Kto mnie nie ogląda, to zobaczy po raz pierwszy. Kto mnie ogląda, to widział jakieś tam przebitki w zeszłym roku, jak robiłam właśnie pisanki z moją mamcią, ale dzisiaj postanowiłam zrobić kilka pisanek właśnie u mnie w domu, bo zazwyczaj to robimy razem wszyscy w gronie rodzinnym w domu właśnie moich rodziców, ale z mamą będę prawdopodobnie pisanki robić w czwartek, czyli jutro, a dzisiaj zrobię u siebie w domu, więc zapraszam do oglądania dalej. Jestem w domu i nim pokażę Wam, jakie sobie gadżety tam kupiłam, jakieś drobnostki, ale jednak coś tam kupiłam. Umyję jajka. Jak widzicie, pani w sklepie, poprosiłam panią w sklepie, żeby mi wybrała, to wiecie, w takim u mnie osiedlowym sklepie jajka, jak najbielsze, jak najjaśniejsze. Tutaj miałam kilka jeszcze jajek wcześniej kupionych. Będę miała 15 sztuk. O, to nie wiem, czy nie pęknie. Już jest gotowe na święta. Włożę do zlewu, umyję, wziąłam sobie świeżą gąbkę do mycia naczyń i umyję te wszystkie jajka, próbując troszkę zetrzeć pieczątki płynem do naczyń. Taka letnia woda. Tu mam piankę do mycia naczyń, żeby je po pierwsze odtłuścić, o, a po drugie zmyć naklejkę, która, nie naklejkę, tylko pieczątkę, która była tutaj. Więc tak będę robić wszystkie jajeczka po kolei i odkładać do garnka, w którym będę je gotować. O, zobaczcie, jak schodzi fajnie ta pieczątka. I teraz, co ważne, do jajek wlewamy zimną wodę, chociaż te jajka miały temperaturę pokojową, ale i tak mimo wszystko wlewam zimną wodę, nie solę, nie robię tutaj żadnych, wiecie, mikstur antypękających po prostu. Jak mi któreś pęknie, no to trudno, ale ustawiam płytę czy palnik, jak co kto ma, na 3, może na 4, tak żeby, wiecie, powolutku mi się to gotowało i pyrkało, aż jajka będą naprawdę twarde. Jajeczka mi się gotują, więc pokażę Wam, co kupiłam w Pepco. No tutaj mam jeszcze poza siatką folię spożywczą, bo akurat mi się skończyła. Kupiłam opaski, które kosztowały 3 zł. One są takie cieniutkie, widzicie? 3 sztuki, taka, taka i taka. Czasami nawet jak mam rozpuszczone włosy, tak żeby podpiąć, spoko. Właśnie takie chciałam, tylko ciężko było zawsze dostać. Wiecie, teraz są modne te takie szerokie opaski, a ja też lubię używać takich cienkich. Gumki do włosów scrunchie, takie cieniutkie, malutkie, cieniutkie. 4 sztuki za 4 zł. Kupiłam, moje marzenie zostało spełnione, kupiłam jajko drewniane, całe drewniane, które można postawić, może niekoniecznie na ręce, ale ma tutaj taką filcową, nawet nie filcową, taką gumową, może i filcową podstawkę, przepiękne.
Nie wiem, ile ono kosztowało, bo tutaj nie ma ceny. 20 zł to jajko kosztowało, ale to też jest, wiecie, to jest solidny kawał drewna, więc to będzie mi na lata. Na lata mi to wystarczy. Świeczulkę, której oczywiście też nie mogłam się oprzeć. Tak wygląda, taka nakrapiana, różowa, tylko była różowa. I ta świeczulka kosztowała 12 zł. Kupiłam jakąś super ekstra nowość w Pepco. Odżywkę uniwersalną, taką w sprayu. Do każdych kwiatów, jest napisane, że do każdych kwiatów, do każdych liści, jeżeli chodzi o kwiaty domowe, doniczkowe, oprócz tych pokrytych włoskami i jak jakieś nam zakwitną, jakiś kwiat doniczkowy zielony wypuści nam kwiatuszki, to kwiatków nie można pryskać. Ile razy to trzeba robić? Raz w tygodniu. Przetrzeć suchą szmatką liście i najlepiej robić to wieczorem, kiedy nie świeci słońce. Ile ta odżywka kosztowała? Gdzie paragon? Tu. Odżywka. 17 zł. Pojemność 500 ml. Kupiłam serwetki wielkanocne. Kosztowały 6 zł, bo akurat nie mam na stół wielkanocny, więc to też, a w sumie to chciałam. To chciałam i chciałam kupić papier do pakowania prezentów dla bratanka na zajączka, ale nie było. Co tu jeszcze mam? Talerzyk. Talerzyk, bo była promocja, został jeden jedyny. Kosztował 7 zł. Tak wygląda. Płaski. Taki nawet trochę nierówny, taki niesymetryczny. Do moich, chciałam zrobić na takim talerzyku świecznik, taki świecznik, stroik wielkanocny, właśnie ustawić te moje jajeczka, świeczulki i mam jeszcze zajączka, więc na tym talerzyku to uczynię. I kupiłam w Pepco spodnie. To są spodnie Manfit. Tak wyglądają, tutaj mają taki pasek. Dosyć są tutaj, są wysokie w stanie, bardzo wysokie. I mają, wydaje mi się, że są trochę krótsze nogawki. Zwłaszcza dla mnie, myślę, że będą tak do połowy łydki. Nie, troszkę za łydkę, wiecie, przed kostki. Ale są szerokie. W sumie takie chciałam, bo mam takie jedne właśnie z Pepco i sprawdzają mi się świetnie i genialnie. I to... To są akurat, to jest prawdziwy jeans, to nie są, wiecie, te spodnie takie na gumce, tylko po prostu jeans. I za te spodenki zapłaciłam 50 zł, więc akurat, no mi się takie podobają, więc będę sobie je nosić. No i zajechałam oczywiście do Rossmana, bo byłam w poszukiwaniu kolekcji, już wam mówię, teraz nie wiem, czy to Lovely, czy Vivo. Lovely, nie Vivo. I dostałam. Całą dostałam. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. Tutaj mam brązer, kremowy brązer do twarzy. Nie będę wyciągać, jak to pokazać, z opakowań. To zrobimy sobie test. Podkład Natural Glow. Do tego mam tusz do rzęs, one były w kilku odcieniach, ja wybrałam taki, wiecie, to jest taki toper, który się nakłada już na pomalowane rzęsy i ma być rzekomo efekt brokatu, będziemy testować. Jakiś magiczny podkład, który rzekomo się dostosowuje do każdej karnacji. Balsam do usteczek też taki z drobinkami. Różyk w musie. To jest sypki puder korygujący w odcieniu różu. Niweluje oznaki zmęczenia i szarość skóry, nadając jej wypoczętego wyglądu. Był też taki niebieski, lawendowy i żółty. Ja wybrałam akurat ten. Co z tej kolekcji? Jeszcze mam jeszcze jeden puder, też korygujący. O, właśnie ten. Tylko że ten jest pod oczy. Niweluje błękitną tonację obszaru pod oczami, więc
przetestujemy. Ja zwłaszcza tutaj mam taki problem tu w kącikach, więc też jestem ciekawa. Tutaj tak, tutaj mam eyeliner, taki brokatowy, też wzięłam niebieski, bo sobie już od razu ułożyłam koncepcję makijażu. Będzie tusz, będzie niebieski eyeliner. Cień do powiek, tak wygląda, taki maluszek, o, w takim odcieniu różowiutkim. A tu? Aha, a tutaj mam rozświetlacz, też w musie, w odcieniu 02 Magical. I co? Aha, i jeszcze kredka do oczu, w takim odcieniu, o takim. Takim beżowym, też było kilka, ale w sumie ten jest taki najbardziej, wiecie, taki do każdego makijażu, żeby sobie otworzyć oko na dolną linię wodną, jeżeli się sprawdzi oczywiście. No to nie, jeszcze coś, jeszcze jedna rzecz. Toper z holograficzną perłą, zapewniający efekt uwydatnienia ust. Ja wzięłam o taki, taki bardziej w niud, złoty. Były jeszcze chyba dwa czy trzy odcienie. No wiecie, nie brałam wszystkich, bo to przegięcie koło i tak kupę kasy wydałam na to. Do tego maskarę z Maybelline. Sky High, tą super ekstra mega czarną, więc będziemy testować. Pewnie razem sobie test zrobimy tych produktów. Kupiłam peeling do ust, bo ostatnio mam tak suche usta, że aż po prostu, aż mogę odrywać, wiecie, skórki, czego nie robię, bo potem jeszcze jest jeszcze gorzej, więc kupiłam jakiś tutaj peeling do usteczek. Bo akurat na produkty do usteczek były promocje, więc ja chyba za ten peeling, on jest całkiem spory, 30 ml, zapłaciłam chyba 6 zł, tak samo za te dwie pomadki, są takie same, z przyjaciół, akurat tu mam o smaku, o zapachu jagodowym, jedna będzie dla mnie, druga dla mojej bratowej, zrobię jej taką niespodziankę, chociaż dowie się pewnie z filmu, że jej zrobię niespodziankę, nie mi to przekażę, ale to dobra, pomijając to, po 8 zł były te balsamiki, więc też sobie zaszalałam. I na koniec kupiłam lanolinę kosmetyczną z Ziai. Bardzo fajna lanolina. Już zapomniałam, że lanolina na moje usta działa najlepiej, a jak jestem w aptece, to zazwyczaj zapominam kupić. Akurat była w Rossmanie za dobrą cenę, więc kupiłam. Dobra, to są moje zakupy. Teraz czekamy, aż się ugotują jajka, ale coś tam jeszcze w międzyczasie porobimy. Mam ten talerzyk z Pepco. Chciałam na niego powykładać te świeczulki. Te kupiłam w Netto, a te właśnie wczoraj na zakupach. I zrobić jakiś taki stroik. I tu mam jeszcze takiego zajączka. Z uszami takimi metalowymi. Odetnę tą metkę i też go gdzieś tutaj postawię. Fajnie jeszcze by wyglądało, jakby było trochę zieleniny, ale myślę, że spoko. Potem to gdzieś usadowię, to Wam jeszcze pokażę, jak sobie zrobiłam kompozycję. Jeszcze chciałam Wam pokazać, w co wsadziłam bukszpan. Mam tutaj taką, teraz to już jest osłonka, a kiedyś to była świeca sojowa właśnie z Pepco. Tutaj miała naklejkę, ja to wiecie, oczyściłam wszystko i z wosku i tą naklejkę i teraz mam taką ładną doniczkę z bukszpanikiem. Więc w sumie nawet nie wiem, czy tu by jakoś tego nie wkomponować. No zobaczymy. Pomyślę, jak to zrobić i Wam pokażę, jak już poogarniam. Jeszcze jak to jestem w kuchni, chciałam Wam pokazać, jak wyrosła mi rzeżucha. No już całkiem sporo. Całkiem ładnie, więc myślę, dzisiaj mamy środę, więc myślę, że do świąt urośnie. A owies wygląda tak. Też wyrósł, na słoneczku stoi, ma dużo wody. Myślę, że jeszcze tak tyle urośnie do świąt, więc ładnie, ładnie to wygląda. A tutaj mam moją wystawkę wielkanocną, bukiet, dodałam do bukietu baśki, które kupiłam wczoraj w Lidlu. Tutaj zajączek, tutaj to drewniane jajeczko i tutaj ten talerzyk z świeczulkami, jeszcze zapomniałam o tych tea lightach z owieczkami i bukszpanik, myślę, że spoko.
Jeszcze mamy chwilę czasu, nim jajka się ugotują, bo one, wiecie, na wolnym ogniu dochodzą, więc trochę to czasu jednak zajmuje. I pomyślałam, że sobie przetestujemy ten peeling do ust, bo naprawdę, zobaczcie, jakie mam spierzchnięte usta. Okropnie. Okropnie, więc chętnie sobie to od razu zrobię. I lanolina, to wiem, jakie ma zastosowanie, ale chcę przetestować ten błyszczyk z przyjaciół, przyjacielski. Co tutaj jest w ogóle napisane? Peeling do ust z olejkiem migdałowym. Taki słoiczek. Ładnie pachnie. Tak wygląda. Bardzo słodko pachnie. Ma, ale jest słodki. Ma małe drobinki, to dobrze. Teraz mi się makijaż rozpłynie, no ale to nic. Fajne, przyjemne i czuć ten olej od razu, tak wiecie, nawilża te usta. Czuć taką ulgę, o tak powiem. Bo jak są olejki, to wiadomo, że tak jest. I fajnie, podoba mi się to, że ma małą drobinę. I jest słodki. To na plus. Dobra, i teraz otworzę tą pomadkę. Akcent lat 90. W Twojej kosmetyczce balsam do ust o zapachu jagody zapewnia długotrwałe nawilżenie i regenerację. Spójrzmy, była jeszcze wanilia. I nie pamiętam. Nie pamiętam. Taki klasyczny. O, myślałam, że będzie fioletowy. Rozczarowanie. Ale faktycznie pachnie jagodowo. Ale ma taki zapach, który jest wyczuwalny, ale akurat nie drażni mnie, jeżeli chodzi o usta. Czyli mogę mieć tą pomadkę. No, spoko. Taka do torebki. Okej. Okay. Dzisiaj pomalowałam sobie oczy, o widzicie, tu mam taki fajny akcent, bardzo ładnie to wygląda, ładnie to wygląda, a to z pomocą tej paletki Mini Mini z Too Faced i użyłam tylko dwóch cieni, tego różyku na całą powiekę, dolną i górną, a tu ten akcent zrobiłam tym cieniem, on w opakowaniu, o nawet na palcu wygląda na taki dosyć ciemny, ale po roztarciu właśnie się robi taka, o, delikatna tafla. Bardzo fajnie to wygląda, więc dzisiaj się pomalowałam tym maluszkiem. I co? I to tyle. Nie mam żadnych nowości. Znaczy to, co miałam, to Wam już pokazałam. Chciałam po prostu sobie przetestować ten peeling i balsamik. Całkiem spoko, od razu, wiecie, ulga na tych ustach. Więc co? Czekam na, aż się ugotują jajka i będziemy malować. Zrobiłam sobie stanowisko, a mianowicie na blat nałożyłam ręcznik, dosyć gruby. Tutaj mam jajka, dobrze widać, dobrze, tutaj mam jajka w garnuszku, jeszcze są ciepłe, właśnie dlatego je to zabezpieczyłam ręcznikami, żeby tak szybko nie ostygły, bo na cieplejszych, nie na gorących, ale na cieplejszych jajkach łatwiej się maluje woskiem, więc to odstawiam. I teraz tak, biorę 5 szklaneczek. Miałam tych 6 i zgubiłam, więc mam 4 takie. Jedną taką. Barwniki do jajek. Tutaj mam akurat takie. Jedna, druga szklanki wrzącej wody. I łyżeczka octu. Zagotuję wodę. Wszystko mi się gotowało, ale zagotuję jeszcze raz. Ocet, łyżeczka i co, będziemy działać. Woda zagotowana.
do połowy. O, może troszkę więcej. Teraz barki. Już jak mam rozrobione farbki, barwniki, to biorę łyżeczkę i do każdej szklanki daję łyżeczkę. Zaraz to wymieszam i w każdej szklance musi być osobna łyżeczka, to wiadomo, żeby nam się kolory nie pomieszały na jajeczkach. Więc to już jest najważniejsze przygotowane. Zaraz zacznę rozpuszczać wosk i malujemy. I teraz roztapiamy wosk. Ja używam wosku pszczelego i wydaje mi się, że taki jest najlepszy. Przynajmniej zawsze moja mama, moja babcia taki używała i taki był dobry. Nie za duży palnik, że tak powiem. Wezmę na piąteczkę i powoli będę to roztapiać. I chciałam Wam powiedzieć, że zamówiłam specjalnie na tą okazję kilogram wosku takiego w bloku pszczelego. Ale mi nie dotarł. Dzisiaj jest środa, miał być na wtorek, po czym miał być dzisiaj, ale również nie dotarł, więc tutaj się posiliłam taką świeczką właśnie woskową ze sklepu pszczelarskiego, bo nie chciałam czekać, chciałam Wam też pokazać, wiecie, przed świętami, może ktoś będzie chciał spróbować. Ja do malowania pisanek używam wykałaczek do szaszłyków. Jedną sobie troszkę tutaj obetnę, żeby była grubsza, drugą zostawię cieńszą, bo w sumie nie wiem, którym będzie mi się lepiej to operowało. Więc teraz czekam na wolnym tutaj ogniu, czekamy aż wosk się roztopi i bardzo mocno rozgrzeje. Wosk mamy roztopiony, jajka już są takie, one są nadal ciepłe, ale takie, że już można, wiecie, chwytać w dłoni i się nie poparzymy. Jak są ciepłe jajka, nie gorące, ale ciepłe, no to nam się lepiej maluje woskiem. I tak, obcięłam sobie już tutaj moją długość odpowiednio, bo nie lubię mieć długich patyków, czy wiecie, długich długopisów ze skówką, więc po prostu sobie przystosowałam patyczek do siebie. Trochę go ogrzewam w tym wosku. Tutaj wosk cały czas mam na małym ogniu, na małym palniku. Cały czas jest podgrzewany, to nie jest tak, że ja go wyłączam, tylko cały czas delikatnie się podgrzewa, żeby był cały czas gorący. No i co? I zaczynamy. Zaczynamy. O, trochę się stresuję na kanale. Trochę się stresuję. Może mi nie wyjść, ale to nic. Zrobimy taki najprostszy wzorek. Musimy to robić pewnymi ruchami. Mam nadzieję, że to jest widoczne. I tak. Zrobimy kwiatuszka. Pewne ruchy, jedno pociągnięcie, bo jak zrobimy dwa, to już wiecie, to już nie wyjdzie nam. Nawet jak wyjdzie krzywo, to też się tym nie przejmujemy. O. Coś takiego. Teraz sobie mniej więcej tak samo z drugiej strony robię to samo. I za każdym razem zamaczam patyczek w wosku. Nie robię dwóch pociągnięć na jednym, że tak powiem, zamoczeniu patyczka, bo to też nie wychodzi. Cały czas musi być świeża porcja. Mam z tej strony i z tej strony. Tu już mi zostało mniej miejsca, więc zrobię jakąś taką ozdóbkę węższą. Trzy takie gałązki i u góry tutaj też trzy. I to samo tu z tej strony. O,
I tak pomalowane jajeczko wrzucamy do farbek. Pierwszą porcję już mam tutaj pomalowaną, więc teraz ciężko mi to będzie się robiło jedną ręką. O, widzicie? Jaki fajny efekt. Wkładam jajeczka i czekam chwilkę. Przychodzę do Was, jak już się pofarbują, bo nie ukrywam, najlepszy jest efekt właśnie, jak już są pomalowane. Jajka pomalowane, wyciągnęłam je z farbek i teraz trochę muszą wyschnąć, wiecie, bo jeszcze są mokre, więc na razie zostają na ręczniku. Ręcznik się bez problemu wypierze, więc tym się nie przejmuję. No i tak to wygląda. Jeszcze oczywiście Wam później pokażę, jak to wygląda, wiecie, już ładnie ułożone na talerzyku. Pisanki już przeschły. Włożyłam je do takiej drewnianej misy. Wyglądają w ten sposób. Myślę, że to wygląda przepięknie. Co prawda tutaj, o, tu są dwa zielone, dwa niebieskie, więc tak zrobię jakoś, żeby o, nie były koło siebie. Jeszcze Wam pokażę z bliska. Oczywiście mam całe palce brudne, ale to zejdzie. Jest czerwona. Żółciutka. Niebieska i zielona. No, więc myślę, że tak to ładnie wygląda. Ze trzy pisanki włożę sobie teraz do lodówki, do koszyczka wielkanocnego, żeby poświęcić jajeczka i mieć na śniadanie wielkanocne, a reszta to będzie ozdoba. Dobra. Ja się już dzisiaj z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. To taka moja rodzinna tradycja, więc chciałam się z Wami nią podzielić. Może ktoś będzie chciał spróbować właśnie zrobić takie pisanki, to polecam. To jest bardzo fajna zabawa nawet właśnie i dla dzieci, i dla dorosłych. Ja tak naprawdę od dziecka robię z mamą, najpierw z babcią i z mamą, potem z moją mamcią robiłam te pisanki. Zawsze cała rodzina się fajnie bawiła, więc naprawdę, naprawdę polecam. Tak nawet dla zabawy. Ok, postaram się nagrać jeszcze jeden vlog, bardziej taki kulinarny, to co będę gotować na święta, więc widzimy się albo jutro, albo w piąteczek.